Na tym nagraniu pokażę, jak cechę mierzoną na skali ilościowej, czyli ilorazowej lub interwałowej, zamienić na inną skalę jakościową. Ja nazwę to, że to będzie na skali porządkowej, ponieważ zakwalifikuję dane dotyczące wieku, przykładowo z grupy 100 studentów, na trzy kategorie wiekowe. Jeżeli wiem, że wyniki, załóżmy tutaj zrobimy sobie opis częstości tej zmiennej, którą chcę podzielić na właśnie tabelę częstości, zobaczę jakie tutaj mam wyniki, od 18 do 38 lat, to mogę zakwalifikować ludzi według wieku, załóżmy do 24 lat jako młodych, potem od 25 do 30 jako drugą kategorię wieku i trzecia kategoria wieku to będą wszystkie osoby powyżej 30 lat. Jeżeli ja po prostu nie wiem wszystkich informacji o mojej grupie cechy ilościowej, no to po prostu mogę zrobić jakieś takie wstępne rozeznanie, z jakimi wartościami tej zmiennej mamy do czynienia. I dlatego wtedy mogę wygenerować nową zmienną poprzez rekodowanie tej zmiennej ilościowej na taką, która będzie miała charakter, jaki ja oczekuję, czyli porządkowy, czyli zakwalifikuje do trzech kategorii. Jeżeli zmienną wiek, oczywiście tutaj rekodujemy za pomocą na nową zmienną, ponieważ chcę zachować zmienną wiek, czyli ilościowo tak jak była, i stworzyć nową zmienną, która będzie taką zmienną kategoryczną, czyli taką, która będzie pozwalała na ewentualne dalsze grupowanie. Jeżeli nazwę w tym momencie tą nową zmienną jako na przykład grupy albo grupa, to mogę nazwać, że tutaj etykietą to będzie na przykład kategoria wieku. I mogę nazwać w tym momencie, stworzyć nową zmienną z ilościowej na taką kategoryczną, która potem może służyć. Oczywiście to my przyjmujemy jakby tutaj ten podział, jakie wartości będą wejściowe, jakim będą odpowiadały tym wynikowym. Jeżeli ja chcę przyjąć na przykład, że ilościowa od, jak tutaj widzimy, 18 roku do 24 roku będzie nazywała jako osoba z grupy pierwszej, to w tym momencie będzie to wartość od 18 do 24 jako pierwsza wartość grupowa. Teraz, jeżeli będę miała osoby, możemy zrobić od 25 roku do 30 włącznie. Możemy zakwalifikować jako należące do drugiej wartości zmiennej. Jakby nowa zmienna będzie miała wartość 2, ona powstaje właśnie z tej zmiennej wiek. Jeszcze fajną opcją w przypadku zmiennej ilościowej jest podanie po prostu od najniższego wyniku do danego, czyli jakbym chciała zrobić do 24 lat, to by tutaj wystarczyłoby napisać 24 i 1, podać jako wartość wynikową. Jeżeli bym chciała, no to mogłabym zrobić, że to jest tutaj do 30, tylko trzeba pamiętać, że on wtedy policzy wartości od pierwszego wyniku najniższego do 30 roku życia, czyli będzie zawierał wyniki zarówno u mnie już z zapisu 1 i 2, ale to już od nas będzie zależało, jak my to zakwalifikujemy, więc szczerze najwygodniej chyba będzie kwalifikować, o tutaj, w zakres wartości od podanej do najwyższej, czyli jeżeli już mnie interesuje ta ostatnia grupa wiekowa, od 31 roku życia w górę, to mogę podać zakres wartości od danej, czyli na przykład 31, i w tym albo opcja wszystkie pozostałe wartości, no bo to będzie taki zakres, więc zamiast 31 w górę, będę chciała, żeby nowa zmienna wynikowa, jako grupa pierwsza, druga, trzecia, ta grupa od 31 lat miała napisane wartość wynoszącą 3. Dobrze, i teraz to było zakwalifikowanie tej nowej, czy starej zmiennej wiek w nowe kategorie tutaj grupowe w postaci zmiennej kategorycznej, ale jakby zapisanej w postaci wyników liczbowych. No i teraz dopisana do naszej bazy
została nowa zmienna, która powstała. Ona oczywiście jest elementem grupowania. Wiem, że ma wartości liczbowe, ale za każdą liczbą reprezentowane są wartości wieku według zadanych nam kryteriów. I na podstawie tej zmiennej ilościowej można było stworzyć zmienną kategoryczną.